czy Zanzibar tym ruchem właśnie strzelił sobie w kolano. Nowa opłata, która może zmienić wszystko. Dzisiaj o tym, za co i ile trzeba będzie dodatkowo zapłacić, przyjeżdżając na Zanzibar po 1 września 2024. Powoli się robi bardzo drogo przyjazdu tutaj na Zanzibarze. Ale wspomnimy też, jak zmniejszyć koszt wakacji na Zanzibarze, bo mamy na to sposoby. Nie przegap tych wskazówek. Zaczynajmy. Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy na Zanzibarze. Zanzibar, magiczna wyspa na Oceanie Indyjskim, od lat przyciąga turystów z całego świata. Zanzibar stał się chyba jednym z ulubionych kierunków egzotycznych Polaków, które zostało w sumie rozreklamowane przez sieć polskich hoteli, które później upadły, oszukując przy tym wielu gości. Jednak popularność Zanzibaru po tym zdarzeniu nie przygasła i wciąż wielu naszych rodaków przyjeżdża tu na wakacje. Co się jednak zmienia? Od 1 września 2024 roku obcy korowcy, na przykład, które tutaj przyjechali, będzie musiał zapłacić dodatkowo 44 dolary. Co ta opłata obejmuje i jak wpłynie na zainteresowanie tym kierunkiem? O tym już za chwilę. Na początku, jak to przeczytałem, pomyślałem, że Zanzibar sam strzela sobie właśnie w kolano. Takie dodatkowe opłaty przeważnie tylko zniechęcają turystów. Zacząłem troszkę szukać, skąd ta składka, co obejmuje i czy warto. Wciąż nie popieram tego ruchu, ale postaram się przedstawić teraz obiektywnie, o co w tym wszystkim chodzi. Opłata na szczęście nie jest tylko wyssanym z palca dodatkowym podatkiem. Czym więc jest ta nowa składka? Jest to ubezpieczenie, które ma pokryć koszty leczenia, utraty bagażu, wypadków, ewakuacji w nagłych przypadkach, utraty paszportu, a nawet transportu w nagłych przypadkach medycznych. W tej chwili, wjeżdżając na Zanzibar, trzeba już zapłacić za wizę. A wiza na Zanzibar kosztuje 50 dolarów za osobę, jest to wiza turystyczna. A teraz dochodzi jeszcze dodatkowe obowiązkowe ubezpieczenie. Od 1 września tutaj na Zanzibarze wprowadzą nowe opłaty ubezpieczenia dla wszystkich turystów, które tutaj przyjeżdżają na Zanzibarze. To dodatkowy koszt, który może odstraszyć niektórych podróżników. Ja zawsze jestem przeciwny wprowadzaniu obowiązkowych rzeczy czy opłat, bo uważam, że każdy powinien być kowalem swojego losu i decydować, jakie ubezpieczenie chce i czy w ogóle je chce. Chociaż podróżowanie czy wakacje bez ubezpieczenia oczywiście zdecydowanie odradzam. Oprócz wiza 50 dolarów jeszcze będziecie musieli teraz zapłacić 44 za nowe ubezpieczenia tutaj na Zanzibar, które jest ważne przez 92 dni, niezależnie na jak długo na Zanzibarze ma się pozostać. Powoli się robi bardzo drogo przyjazdu tutaj na Zanzibarze. Ktoś mi napisał, że takie ubezpieczenie w ogóle się nie opłaci. Sprawdźmy, jak to ma wyglądać w rzeczywistości. Przecież wielu z nas i tak wykupuje ubezpieczenie przed podróżą. Teraz nie będziemy musieli tego robić w Polsce, wystarczy zapłacić jedną składkę na miejscu, która obejmuje wszystko, co może nas spotkać podczas wakacji. To ubezpieczenie obejmuje też sporty, a przecież wiele osób jeździ na Zanzibar ze względu na idealne warunki do kitesurfingu. Tyle w teorii, a zaraz jak to wygląda w praktyce. To ważne, nie ufajcie Google pogodzie, bo jeśli wpiszecie sobie teraz prognoza pogody Zanzibar, to jest deszcz i burze z piorunami. Codziennie deszcz pokazuje, tak, a jest piękna pogoda. To się w ogóle nie pokrywa z rzeczywistością. Porównałem koszt takiego ubezpieczenia wykupionego w Polsce. Już 14 dni przeważnie wychodzi drożej. Ma jednak ono zalety w stosunku do lokalnego obowiązkowego ubezpieczenia, o czym za chwilę. Najpierw jednak nasze doświadczenie, jak takie ubezpieczenie wykupione w Polsce działa na miejscu. Opowiem krótką historię, z którą mieliśmy do czynienia na Zanzibarze. Kubę znacie? Ktoś na pewno zna, bo już kazaliście pozdrowić. Właśnie. Ludzie u mnie pisali, że jak będziemy cię widzieć, mamy cię pozdrowić. A, no to fajnie. No. Przyjmuję pozdrowienia i również was pozdrawiam. Nasz dobry znajomy Kuba, który jest bardzo aktywną osobą, uprawia sporty, chodzi na siłownię i tym podobne, przez panujący upał na Zanzibarze niestety się odwodnił. Przez to, że mocno trenowałem i w ogóle nie dbałem o nawodnienie, a wiecie jak jest w Afryce, no miałem trochę problemów zdrowotnych, trafiłem do szpitala. Znaczy do szpitala, no wiecie jak Afryka, Padża, Zanzibar, do budy z lekarzem. Dostałem kroplówkę. Rachunek, jaki został mu wystawiony za tę usługę, to uwaga... Policzyli sobie 400 dolarów za elektrolity. 400 dolarów za elektrolity i to, że byłem tam przez 2 godziny. Szpital nie chciał zaakceptować wykupionego w Polsce ubezpieczenia i nalegał, aby za usługę zapłacić, a z ubezpieczalnią załatwić sprawę zwrotu kosztów. Moi drodzy, miejski szpital, czy też taki bardziej pogotowie chyba, w Padże
Tak to wygląda. Gdybyście musieli przyjechać, to jest na głównej drodze. Czy to lokalne ubezpieczenie zanzibarskie pozwoli uniknąć takich sytuacji? Teoretycznie powinno, bo właśnie po to powstaje, tak bym przynajmniej przypuszczał. Ale przy naszej kolejnej wizycie na Zanzibarze postaram się to jakoś przetestować i z pewnością damy znać. Taka wizyta jest już planowana, bo w czerwcu 2025 roku chcemy się tam wybrać wraz z naszymi widzami, czyli na przykład też z Tobą. Więcej info na ten temat dla osób zainteresowanych takim wyjazdem już niedługo na naszym blogu w zakładce wycieczki. Moi drodzy, jesteśmy na wysokości ponad 1700 metrów i wciąż jest gorąco. Planujemy wejście na Kilimandżaro, safari, a później Zanzibar, ale wracajmy do tematu. Jest jednak minus nowego zanzibarskiego ubezpieczenia, bo nie obejmuje ono podróży na i z wakacji. Nie wszystkie wykupione w Polsce ubezpieczenia też to oferują, ale z pewnością można znaleźć takie, które będzie to oferowało. Witamy na Zanzibarze. Jak mówią lokalne władze, to ubezpieczenie jest kompleksowe i naprawdę chroni turystów. Obejmuje ono nie tylko zdrowie, ale także inne ważne aspekty, jak bagaż czy ewakuacja. W przypadku problemów turyści mogą liczyć na szybką pomoc. Jak będzie w rzeczywistości? Okaże się już niedługo. Teraz mamy nowy prezydent, nazywa się Hussein Ali Mwinyi i teraz dużo rzeczy nam zrobili tutaj, na przykład ta nowa droga nam zrobił, jeszcze duży szpital w każdej miejscowości, tak, piękny szpital. Na Zanzibarze mówi się o tym, że to rozwiązanie zostało już przetestowane w innych krajach, jak na przykład w Katarze, więc to nie jest nic nowego. Tanzańczycy liczą na to, że tego typu ubezpieczenie poprawi bezpieczeństwo turystów i tym samym pozytywnie wpłynie na liczbę odwiedzających wyspę osób. All of the people from Zanzibar in general, we depend on tourism. Tourism is a first nationality income of the Zanzibar. Without to pay entrance fee, we cannot build our infrastructure. Like nowadays, our president of Zanzibar, he built a lot of the markets and hospital in every regions. Come in Zanzibar and see it. Everything is changed according to the tourists. So you are most welcome. And don't feel bad to pay entrance fee in Zanzibar, because this is going to help a lot of the local people in general. Asante sana and I love you so much. Nakupenda. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Będzie dzięki temu więcej, czy raczej mniej turystów? Daj znać w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi, co o tym myślą nasi widzowie. Taki wyjazd na Zanzibar można zrobić całkiem przyzwoicie budżetowo. I najdroższą częścią takiej wakacji będzie niestety lot, bo są one dosyć drogie. A na miejscu można spędzić czas, myślę, że sporo nawet taniej niż w Polsce. Także będzie o tym więcej na naszym kanale. Zapraszamy na inne filmy. Na pewno będzie się działo. Aby zniwelować ten dodatkowy koszt wakacji na Zanzibarze i nie odczuć go aż tak bardzo, a nawet jeszcze obniżyć sobie kwotę całej wyprawy, zareklamuję tutaj nasz dostępny już e-book, w którym znajdziesz kody rabatowe na lokalne wycieczki, wynajem samochodu, a nawet piękny hotel, w którym właścicielką jest Polka. Także dogadacie się po polsku, też załatwicie u niej transport z lotniska i wynajmiecie tak cudowny pokoik, który jest w spokojnej miejscowości Matembe. Najpiękniejszy chyba hotel, w jakim byliśmy na Zanzibarze. W e-booku znajdziesz też całą naszą wiedzę zdobywaną przez ponad 3 miesiące pobytu na wyspie. So this is Makunduchi village and it's among of the biggest village around in Zanzibar. Dzięki niemu unikniesz popełnianych przez turystów błędów, na których my też się uczyliśmy. A jeśli interesuje Cię więcej informacji, jak zorganizować takie wakacje, czy to budżetowe, czy droższe, wszystko też znajdziesz w naszym e-booku, do którego odsyłamy na dole w linku. Zatem reasumując, co myślisz o dodatkowym obowiązkowym ubezpieczeniu? Jest to koszt wjazdu na Zanzibar, który wraz z wizą wyniesie od września $94 za osobę, ale za to ceny na miejscu potrafią już naprawdę zaskoczyć. Zobacz, ile zapłacisz za jedzenie na Zanzibarze w 2024 roku w odcinku, w którym porównujemy drogie turystyczne restauracje kontra lokalne bary. Moje śniadanie 4000, czyli $1,5. Zdziwisz się, jakie są różnice i jak tanio lub jak drogo można jeść na wakacjach na tej tropikalnej wyspie. Ja w takim miejscu zjem i zobaczycie, za ile porównamy i jak smakowo. Film wyświetla się już na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!